Siema, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, jak skład złożony z najlepszych zawodników z Ekstraklasy poradzi sobie w 10 najlepszych ligach w Europie. Zatem rozpoczynamy od Ligi Austriackiej, która jest w rankingu UEFA na 10 miejscu, no i poza Salzburgiem nie ma tutaj żadnego porządnego rywala. No i tak jak się spodziewałem, w sezonie zasadniczym Ekstraklasa jest na wysokim miejscu w tabeli austriackiej, no ale jednak mimo wszystko spodziewałem się nie trzeciego, a drugiego miejsca. Gorzej sytuacja wygląda w grupie mistrzowskiej, w której z trzeciego Ekstraklasa spadła na czwarte miejsce, no i tego kompletnie się nie spodziewałem, myślałem, że będzie naprawdę zdecydowanie lepiej. Chociaż trzeba przyznać, że różnica między tym naszym czwartym a pierwszym miejscem nie była zbyt duża, bo tylko 6 punktów. No ale na pocieszenie, najlepszym strzelcem Ligi Austriackiej w tym sezonie okazał się Ivi Lopez z 19 trafieniami. I na kolejne pocieszenie, może nie udało się wygrać Mistrzostwa Austrii, ale za to jest wygrany Puchar tego kraju. Ivi Lopez zdecydowanie najlepszym strzelcem, do 19 bramek zdobytych w Lidze Austriackiej dołożył 3 w Pucharze Austrii, w sumie 23 gole, o 13 więcej od drugiego w kolejności w klasyfikacji Mikaela Isaka. Kolejna liga to Liga Szkocka, no i tutaj mamy tylko dwóch znaczących rywali liczących się, czyli Celtic Glasgow oraz Rangersów, no i być może uda się przerwać hegemonię tych dwóch ekip w lidze szkockiej. W sezonie zasadniczym udało się wbić pomiędzy te dwie ekipy, Ekstraklasa zajęła miejsce drugie, pokonaliśmy Rangersów, no ale na ten moment musimy uznać wyższość Celticu. A w grupie mistrzowskiej w zasadzie nic się nie zmieniło, po raz kolejny nie udało się zdobyć mistrzostwa krajowego, Celtic Glasgow okazał się lepszy o zaledwie 2 punkty, zaś resztę stawki, w tym Rangersów, zostawiliśmy daleko, daleko w tyle. Najlepszym strzelcem Ekstraklasy po raz kolejny okazał się Ivi Lopez, no ale niestety w całej lidze lepszy okazał się Furuhashi z Celticu Glasgow. Ale na pocieszenie, drugi raz z rzędu udało się wygrać Puchar Krajowy, Ekstraklasa wygrała 2-1 z Kilmarnockiem. Ej, ziomek, ja wiem, że ty nie zbierasz poziomek, ale ja zbieram suby i lajki na tym kanale, więc możesz mi pomóc i możesz te dwie rzeczy zostawić. Przechodzimy do 8 w rankingu ligi, czyli ligi belgijskiej, no i tutaj ciężko będzie odnieść jakiś większy sukces, bo poziom jest zdecydowanie bardziej wyrównany. Są oczywiście ekipy gorsze od naszego zespołu z Ekstraklasy, ale jak widzieliście, było też dużo, dużo na podobnym poziomie, czy nawet lepszych. W sezonie zasadniczym udało się zająć czwarte miejsce rzutem na taśmę, a oznacza to, że nasz zespół będzie bić się w grupie Mistrzostwo o Europejskie Puchary i Mistrzostwo Belgii, które, jak pewnie spodziewaliście się, nie udało się wygrać. Klub Brugge nie pozostawiał złudzeń, kto jest najlepszą ekipą w tym kraju. Wielka przewaga na drugim Royal Antwerp czy nad trzecim składem z Ekstraklasy, ale przynajmniej udało się wbić do top 3, a nie zostać w top 4. W topce najlepszych strzelców Ligi Belgijskiej mieliśmy jednego zawodnika z Ekstraklasy i był nim Mikael Isak z 21 trafieniami. Ale na pocieszenie, udało się trzeci raz z rzędu wygrać Puchar Krajowy, udało się wygrać 3-2 z Zulte Waregem. Mikael Isak w sumie strzelił 22 bramki, drugi w kolejności był Ivi Lopez, 17. Jednej asysty mu zabrakło do tego, aby zdobyć ich 10, i trzecim najlepszym strzelcem, który przebił barierę 10 bramek, jest Jesus Imaz. Czwarta liga w dzisiejszym odcinku, liga portugalska, no i tutaj zaczynają nam się schody, bo mamy Benfica, Braga, Porto, Sporting, a najgorszym zespół w tej lidze jest oceniony na 3 gwiazdki, nasz klub z Ekstraklasy na 3,5, także no, może być ciężko, aby cokolwiek teraz już wygrać. Tak jak się spodziewałem, Sporting, FC Porto, Benfica czy Braga byłoby ciężko prześcignąć, a resztę zespołów z ligi portugalskiej bez większych problemów ostatecznie Ekstraklasa zajmuje 5. miejsce w lidze portugalskiej. Tak jak w przypadku ligi belgijskiej, Mikael Isak strzelił 21 bramek, ale w przypadku ligi portugalskiej wystarczyło to, aby zostać wicekrólem strzelców. No i nasza genialna pasa wygrywania pucharów krajowych w końcu musiała się zakończyć. Taka de Portugal wygrywa Benfica, zaś Ekstraklasa i tak doszła do wysokiego poziomu tych rozgrywek, do półfinału, gdzie również wysoko w 2 meczu przegrała z Benficą aż 7-3. Znowu w topce najlepszych strzelców mamy dwójkę, Mikael Isak oraz Ivi Lopez, i co ciekawe, poza tą dwójką praktycznie nikt nie strzelał w naszym zespole z Ekstraklasy, nikt się nie wyróżniał. Trzecim najlepszym strzelcem Carlito z, uwaga, 4 tylko bramkami.
Czas przejść do Holandii, która w rankingu FIFA jest wyżej od Ligi Portugalskiej, no ale patrząc na jakość zespołów, które występują w lidze z kraju Niderlandów, no to wydaje się, że klub z ekstraklasy może nawet bić się o mistrzostwo Holandii, a na pewno o wysokie lokaty. Pod koniec Ligi Holenderskiej muszę szczerze przyznać, że jestem troszeczkę rozczarowany, bo myślałem, że skład z Ekstraklasy może nie tyle co powalczy o mistrzostwo Holandii, no bo to jednak jest zarezerwowane dla Ajaxu Amsterdam, no ale myślałem, że te top 3 uda się osiągnąć, co prawda nie zabrakło zbyt dużej ilości punktów, no ale mimo wszystko piąte miejsce spodziewałem się trochę lepszego wyniku. A w topce najlepszych strzelców Eredivisie nie ma żadnego przedstawiciela Ekstraklasy. Nie ma również Ekstraklasy w finale Pucharu Holandii. Zobaczmy, czy byli w półfinale. Nie było ich. Odpadli w ćwierćfinale z AS Alkmaar wynikiem 3-2. Według mnie Holandia to do tej pory największe rozczarowanie, ale rozczarowaniem może nie być wynik strzelecki Ivi Lopeza, który strzelił 19 bramek we wszystkich rozgrywkach. Drugi Mikael Isak, czyli klasyczek. No i blisko przybicia bariery 10 bramek był Josue z Legii. Przechodzimy do top 5 lig. Skład z Ekstraklasy melduje się w lidze francuskiej, no i patrząc na overale, na gwiazdki zespołów, które tutaj występują, nie zdziwię się, jeżeli nasi przedstawiciele spadną do Ligue 2, bądź będą bić się o europejskie puchary. Oczywiście o mistrzostwie tutaj nie mówimy, ale być może jakieś znowu 5., 6. miejsce, albo być może po prostu środek tabeli. No i to, co mówiłem na samym początku, bałem się, że skład z Ekstraklasy będzie po prostu bić się jedynie o utrzymanie w lidze francuskiej. Troszeczkę wyrobili sobie przewagi nad strefą spadkową. Ten spadek pewnie był gdzieś z tyłu głowy realnym zagrożeniem, no ale mimo wszystko udało się utrzymać. No ale jednak 14. miejsce, nie jest to jakoś niesamowicie wybitny wynik, a jest Monaco 9. Zresztą mistrzem Francji oczywiście PSG. Też was nie zaskoczę, jeżeli wam powiem, że w top 5 najlepszych strzelców Ligą nie było żadnego przedstawiciela z Ekstraklasy. W Pucharze Francji nie mała tragedia, no bo Ekstraklasa odpadła już w 1/16 finału z drugoligowym Paris FC. Najlepszym strzelcem Ivi Lopez, barierę 10 bramek i 10 asyst przebił jeszcze Jesus i ma bardzo dobry sezon, no ale zobaczmy, Mikael Isak, zaledwie 22 spotkania i zaledwie 6 bramek, no szczerze patrząc na to, jak sobie radził w poprzednich ligach, no to tutaj spodziewałem się no lepszego wyniku. Przenosimy się na Półwysep Apeniński, no i nie ukrywajmy, każdy inny wynik niż spadek będzie traktowany jako sukces, no bo tutaj już się zaczynają porządne marki, te ligi są coraz bardziej wyrównane, coraz silniejsze, no i boję się, że Ekstraklasa po prostu od teraz może co ligę spadać. No i cóż, mamy pierwszy spadek w dzisiejszym odcinku. Ekstraklasa zajmuje 18. miejsce, chociaż jak tutaj widzimy po punktach naprawdę niewiele zabrakło do tego, aby się po prostu utrzymać między 18. miejscem a 13. Mamy tylko 5 punktów różnicy, być może jeden remis mniej, dwa remisy mniej, a byłoby to po prostu utrzymanie. Oczywiście przedstawiciela Ekstraklasy w top 5 najlepszych strzelców Ligi Włoskiej nie ma. A w Pucharze Włoch Ekstraklasa w swoim drugim spotkaniu odpadła w trzeciej rundzie z Weroną po porażce 0-1. Mikael Isak wrócił na właściwe tory względem Ligi Francuskiej, bo teraz strzelił o 10 bramek więcej. Ivi Lopez tradycyjnie drugim najlepszym strzelcem, no oni się tak tutaj panowie wymieniają. Jesus Imaz blisko 10 bramek, jednej mu zabrakło, ale zobaczmy, jaką mamy tutaj przepaść między tą trójką a resztą zawodników Ekstraklasy. Czwartym najlepszym strzelcem Kamil Grosicki z 2 trafieniami, a potem mamy po jednym trafieniu maksymalnie. Liga niemiecka, no i tak jak w przypadku Ligi Włoskiej, no tutaj oczywiście nie mamy prawa szukać jakichś szans na zwycięstwo w całym sezonie. Ciężko będzie również o utrzymanie, no bo jednak większość zespołów jest lepsza od składu z Ekstraklasy, ale być może jakimś cudem uda się utrzymać w Bundeslidze. Wow, ja jestem autentycznie w szoku. Myślałem, że Ekstraklasa będzie się bić o utrzymanie, że ewentualnie skończą max na 13. miejscu. Oni się wpieprzyli do top 10. No naprawdę bardzo ładnie. I co jeszcze lepsze, Mikael Isak zajął 2. miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców. No do Halera mu troszeczkę brakowało, ale mimo wszystko 21 bramek w Bundeslidze, no całkiem nieźle. No niestety w DFB Pokal już nie było tak fajnie, no bo w trzeciej rundzie Ekstraklasa przegrała z Werderem Brema 2-1.
A tak wygląda klasyfikacja strzelców. Mikael Isak do 21 bramek strzelonych w Bundeslidze dołożył jeszcze jedną w DFB Pokal. No i to tak w zasadzie tyle. Ivi Lopez troszeczkę zawiódł, no bo on zazwyczaj przebijał barierę 10 bramek bądź 10 asyst. No tutaj niestety tylko 7 goli i 5 ostatnich podań. Według mojej opinii w Bundeslidze Ekstraklasa poradziła sobie wyjątkowo dobrze, no ale przychodzi Liga Hiszpańska, gdzie w zasadzie każdy klub jest oceniony na minimum 4 gwiazdki, Ekstraklasa na 3,5. No i tutaj jak nie będzie spadku, to będę naprawdę w wielkim, wielkim szoku. Ja naprawdę nie wiem, co teraz się dzieje, ale Ekstraklasa po raz kolejny utrzymała się w naprawdę mocnej lidze. Okej, możecie powiedzieć, punkt nad strefą spadkową, nad 18 Majorką, ale liczy się sam fakt. Ekstraklasa utrzymała się i w Bundeslidze, i teraz w lidze hiszpańskiej. No zobaczymy za niedługo, jak będzie w lidze angielskiej. I nawiązując cały czas do ligi niemieckiej, no niestety w top 5 najlepszych strzelców ligi kurwa. Bardzo zabawne. Ale jeszcze nawiązując do ligi niemieckiej, w top 5 najlepszych strzelców ligi hiszpańskiej nie ma żadnego przedstawiciela Ekstraklasy. No ale nawiązując cały czas do ligi niemieckiej, w Pucharze Krajowym udało się odnieść niemały sukces, no bo w Copa del Rey Ekstraklasa doszła do półfinału, gdzie lepszy okazał się Real Madryt, który wygrał w dwumeczu 6-3. Tradycyjnie szwedzki napastnik strzelił najwięcej bramek, no ale fajnie, że Ivi Lopez nam się w końcu rozkręcił. 13 goli, 12 asyst. Tego akurat zabrakło w przypadku ligi niemieckiej. Trzecim najlepszym strzelcem Jesus Imaz. Przechodzimy do ostatniej ligi w dzisiejszym odcinku, czyli do Premier League. No i tutaj nie ma już złudzeń, Ekstraklasa jest najsłabszym zespołem występującym w tej lidze. Minimalna ilość gwiazdkowa przy wszystkich zespołach to 4 gwiazdki, Ekstraklasa ma 3,5, także no może być naprawdę tym razem ciężko o utrzymanie. Na koniec odcinka nie ma zaskoczenia, Ekstraklasa okazała się najsłabszym zespołem tychże rozgrywek, chociaż aż tak bardzo dużo nie brakowało do utrzymania, czy zabrakło, bo 7 punktów, no ale chodzi mi o to, że nasz zespół aż tak bardzo nie odstawał od reszty stawki. Oczywiście w topce najlepszych strzelców nie było żadnego zawodnika z Ekstraklasy. W Carabao Cup Ekstraklasa odpadła w rundzie trzeciej, przegrywając z Manchesterem United 2-1. Zaś w FA Cup poszło naprawdę całkiem nieźle. Ekstraklasa odpadła dopiero w rundzie szóstej, czyli w ćwierćfinale, przegrywając z Derecy 4-2. Najlepszym strzelcem i tutaj bez zaskoczenia okazał się Mikael Isak, 22 bramki. Co ciekawe, double-double zaliczył Jesus Imaz, 11 goli i 11 asyst. Zaś blisko tego wyniku był Ivi Lopez, który ostatnich podań miał tyle samo co swój hiszpański kolega zespołu, no ale zabrakło jednej bramki do 10 trafień. Zostaw lajka i suba, bo być może jutro kolejny film.